Święta Wojna. Słyszysz pierwsze skojarzenia? Wisła Płock, Iskra Kielce, Vive Targi Kielce, Vive Tauron Kielce. No sporo tych spotkań w ostatnich 20 kilku latach spowodowało, że jeszcze do dzisiaj ta rywalizacja jest wyjątkowa. Twoja pierwsza Święta Wojna to był już 21 wiek, o ile dobrze pamiętam. Oj, ciężko mi sięgać pamięcią. Wiem tylko, że nie był to mecz tak jak każdy inny. Wiadomo, zawodnik próbuje się skoncentrować do tego meczu, podejść bardzo profesjonalnie, czyli tak jak do każdego innego, ale gdzieś tam w głowie zawsze siedzi, że to jednak jest jakaś tam historia za tym meczem i tutaj należy się spodziewać dużo więcej niż tylko spotkania piłki ręcznej. Ty trafiłeś do Wisły z ekipy Wybrzeża Gdańsk. Czy zdziwiłeś się podejściem do tego spotkania z Kielcami właśnie wchodząc do szatni przed tą pierwszą Świętą Wojną? Pamiętam dokładnie, jak z Damianem Wleklakiem weszliśmy do szatni, gdzie panowała zawsze luźna atmosfera, a tutaj przed meczem z Kielcami wchodzimy, a tam cisza, nikt nic nie mówi, wszyscy skupieni, głowy pospuszczane. Najpierw myśleliśmy, że jakaś epidemia panuje, że wszyscy chorzy. Dopiero później doszła do nas ta świadomość, że faktycznie gramy z Kielcami i w tym Płocku to jest coś więcej niż tylko mecz. Dzisiaj przyjechałeś do Kilonii jako współkomentator dzisiejszego meczu, ale także jako były zawodnik Flensburga. Te mecze Kilonii z Flensburgiem są tutaj w Niemczech wyjątkowe. Czy można je jakoś porównać do tego, co się działo u nas w naszej Superlidze? Znaczy to można powiedzieć, że te Nordderby, jak tutaj w Niemczech nazywają pojedynki Flensburga z Kilonią, to jest taka niemiecka Święta Wojna. Oczywiście nie ma tam aż takiej historii za sobą, aczkolwiek te spotkania są równie pasjonujące jak te w polskiej lidze. Z północy Niemiec wracamy zatem do Polski. Jak będzie wyglądał ten mecz wtorkowy? Kto wygra, mówiąc krótko? Ciężko powiedzieć. W sporcie wszystko jest otwarte, dopóki sędzia nie odgwiżdże końca spotkania. Co prawda zespół Płocka jest lepiej dysponowany niż to było w zeszłym roku. Widzimy znaczący progres pod okiem Piotra Przybyckiego. Ten zespół gra naprawdę ciekawą piłkę ręczną. Ale jednak muszę przyznać, że jeszcze ten potencjał jest gdzieś tam po stronie Kielczan. Mają ciut silniejszy, przede wszystkim bardziej ograny zespół. Te punkty jednak wyrwać Kielczanom będzie niesamowicie ciężko. Aczkolwiek to tylko zapowiada pasjonujące widowisko. W ostatnich latach Vive Tauron Kielce rządzi i dzieli na parkietach w Polsce. Wydaje mi się, że przed każdą kolejną Świętą Wojną trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że to jednak w tym sezonie najlepsza drużyna Europy, najlepsza drużyna Ligi Mistrzów spotyka się z drużyną, która była w najlepszej szesnastce, więc trzeba także pamiętać o tym kontekście, tak sobie myślę, przed najbliższymi meczami, prawda? Zdecydowanie tak. Kielczanie budują swoją markę konsekwentnie od kilku lat. W zeszłym sezonie spięli się na sam szczyt europejskiego handbalu. Jest to najlepsza siódemka Europy. Co powiem, należy równać w górę. Także jeżeli zespół z Płocka czy inne zespoły chcą nawiązać do tej rywalizacji o Mistrzostwa Polski, niestety muszą równać górę, muszą poprawić swój marketing, muszą inwestować w zespół, inwestować w młodzież, a to na pewno przyniesie w przyszłości pozytyw nie tylko dla klubu, dla miasta, ale dla całej ligi. Zatem przypominamy, wtorkowe popołudnie, wtorkowy wieczór, Hala Legionów w Kielcach, Vive Tauron kontra Orlen Wisła Płock, po raz pierwszy na antenach NC+, Święta Wojna w Superlidze.